Witam w prezentacji i montażu 88 numeru Poloneza 1500 od De Agostini. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy boczek drzwi pasażera i lampkę. W tym numerze została przymocowana lampka do boczku drzwi kierowcy, który też otrzymaliśmy. Po montażu części z 88 numerów mamy zmontowane płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, komorą silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, elektronikę, dywaniki, fotele, kanapę, bagażnik, układ wydechowy i hamulcowy, drzwi kierowcy, boczek drzwi pasażera, pokrywę komory silnika, przedni sterzak, przednią część z grillem, światła, 5 kół z 4 kołpakami i pilot. Numer jest w kolorze zielonym. W tym numerze samochód z fortepianem na dachu, czyli o Morris Marina. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Samochód z fortepianem na dachu. Wszystko zaczęło się od programu, w którym prowadzący Top Gear Jeremy Clarkson i James May prezentowali pojazdy z dawnych krajów socjalistycznych. W scenerii nieczynnej bazy wojskowej pokazano Ładę, Czajkę, Zaporożca, Wartburga i Poloneza. Pod koniec May i Clarkson zorganizowali wyścig. Miał on rozstrzygnąć, które auto jest lepsze. Radzieckiej proweniencji Łada 2107 czy brytyjski Morris Marina. Na widok Mariny dziennikarzom z Top Gear zrobiło się niedobrze. Przyznali, że produkt z covery nie przewyższa pojazdów ziemiężnego wschodu. Łada i Marina ścigały się dookoła zabudowań jednostki wojskowej. Samochody obijały się o siebie, wjeżdżały w trawę, taranowały ogrodzenie. Po tych torturach Marina wyzionęła ducha, a prowadzący program podpalili pojazd, grzejąc przy gorącym wraku zmarznięte dłonie. Co było potem? Wrak nieszczętej Mariny zaczął żyć własnym życiem poza programem. Zdjęcie i informacje, że ADO 28, czyli Morris Marina, miał na rynku walczyć o klientów flotowych i konserwatywnych, dlatego zarówno stylistycznie, jak i mechanicznie nowy Morris nie był rewolucyjny. Poza tym koncern British Legend Motor Corporation miał na godzinę nowych silników z serii O i pracował nad projektem ADO 77, a Marina stanowiła produkt przejściowy. Mamy zdjęcie z 1979 roku przedstawiające budowę słonecznego hotelu Marriott w
prawym dolnym rogu widać przejeżdżającą marinę na polskich numerach rejestracyjnych. Fotograf miał dużo szczęścia. W Polsce Morris Marina nigdy nie zdobył popularności, nie sprowadzano go oficjalnie, a kilka egzemplarzy trafiło do PRL-u, zapewne przez import indywidualny. Zdjęcie i informacje, że marinę produkowano do 1980 roku, ale jej silniki, zawieszenie i wnętrze montowano w następcy, Morrisie Italu. Ital został zaprojektowany przez studio Ital Design Giugiaro i był mocno krytykowany za wygląd. Pojazd powstawał do 1984 roku. Mamy zdjęcie zaprezentowanego w 1971 roku Marina, która miała tylny napęd, zawieszenie na drążkach skrętnych i resorach. Pod maską pracowały silniki Austina serii A i B. W porównaniu z wcześniejszymi modelami Morrisa z lat 60., które wykorzystywały przedni napęd i nowoczesne zawieszenia, był to krok wstecz. Być może dlatego nowy model nie spodobał się dziennikarzom motoryzacyjnym. Zdjęcie i informacje, że zmiany z 1975 roku stały się początkiem końca Mariny. Podczas gdy konkurencja wprowadzała nowoczesne i ładne stylistyczne wozy, jak kolejna wersja Forda Cortiny czy Vauxhalla Cavaliera, Morris tkwił w końcówce lat 60. W samochodu zaczęto żartować i drwić. Mamy zdjęcie i informację, że na początku pokazano dwie wersje nadwoziowe, czterodrzwiowego sedana i dwudrzwiowe coupé. Sedan miał nowoczesne kształty typowe dla końca lat 60. Dziennikarze na razie nie krytykowali stylistyki, tylko słabe prowadzenie auta. Podsterowność samochodu, szczególnie w wersji z mocniejszym silnikiem, była ponadprzeciętna. Zdjęcie i informacje, że w pewnym momencie zarządzanie koncernem przejął brytyjski rząd. Prace nad projektem ADO-77, czyli następcą Mariny, zostały wstrzymane, więc zaczęto modernizować istniejący model, zmieniono i wyciszono wnętrze oraz zastosowano nowy grill. Zdjęcie i informacje, że dwudrzwiowe coupé uzupełniało ofertę. Zarząd BLMC liczył, że pojazd z takim nadwoziem spodoba się młodym klientom. Niestety ta wersja nie była pozbawiona wad. Po pierwsze, klapa bagażnika otwierała się bez szyby, co ograniczało praktyczność wozu. Po drugie, drzwi były samej długości co w sedanie, a to psuło stylistykę auta. Zdjęcie i informacje, że w 1972 roku ofertę uzupełniły wersje nadwoziowe kombi, van i pick-up. Praktyczne Mariny nigdy jednak nie zobaczyły dużej popularności na rynku. Pick-upy szczególnie ceniono w Australii, Nowej Zelandii i RPA, gdzie zresztą Morrisy montowano. Mamy dane techniczne Morris Marina 1.3 Salon. Jego wymiary. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Mamy instrukcję montażu. Część po montażu. I zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze. Czyli drzwi pasażera.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.